Dzień dobry. Kolejnym obszarem właściwie, który zaprezentuję, będą DAO, czyli zdecentralizowane organizacje. Trochę już było mówione podczas tego forum, właściwie podczas poprzedniego dnia o tym, czym jest DAO. Ja chciałem to odrobinę rozszerzyć w kontekście edukacji. No i taki mały akcent dodam o Polsce, bo nie ukrywam, że 20 minut to jest dosyć mało czasu, aby zaprezentować ten temat należycie, dlatego użyję trochę skrótów myślowych i porównań, żeby zobrazować go bardziej i zachęcę. Do tego, aby samodzielnie poeksplorować troszkę tą przestrzeń. Jeśli chodzi o taką książkową definicję, no DAO jest zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją. I trochę jak ze smart kontraktami, o których się mówi, że nie są wcale smart i nie są czasem kontraktami, tak trochę podobnie tutaj to zdecentralizowanie i autonomiczność nie zawsze występuje, zwłaszcza na początku tej drogi DAO. Natomiast w samym koncepcie, DAO jest organizacją, która jest budowana przez społeczność ze wspólnym celem. I trochę jak w najlepsze porównanie jakie usłyszałem było od 15 latka, który powiedział mi, że DAO to chyba taka gildia, gdy on gra w gry, no to gildia była dla niego jasnym dosyć pojęciem, no i porównał również grupy robocze w DAO do party. I to jest, że tak powiem, świetnie wyjaśnienie dla graczy, natomiast dla osób z biznesu może to trochę nie wyjaśniać niestety. No, i tutaj pojawia się kwestia organizacji turkusowej, która podobnie jak w DAO nie posiada centralnego zarządcy, nie ma CEO, które, który w strukturze takiej pionowej spycha zadania niżej, tylko każdy jakby członek DAO ma równe prawa i może dane zadanie czy obszar do zagospodarowania po prostu podjąć aktywne działanie i postarać się takie zadanie zrealizować pozwoliłem sobie wrzucić cytat, że podczas gdy większość technologii ma tendencję do automatyzacji pracy pracowników, to blockchain automatyzuje takie centralne zarządzanie i pozwala trochę zbudować nam strukturę, w ramach której możemy potem zrealizować te zadania, które wylistowaliśmy. I tak jak wspomniałem na samym początku, jest trochę problem ze, z decentralizacją. Ja będę podkreślał te problemy, bo nie ukrywam, że sam osobiście Studiowałem blockchain na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach podyplomowych, i trochę tam pan Rafał Kiełbus, zwłaszcza nakreślił nam to, że to jest taka technologia, która no cały czas się rozwija i cały czas trochę mówimy o przyszłości, a nie o realnym zastosowaniu. I DAO właściwie niestety trzeba jasno to dopowiedzieć, że jest. W dalszym ciągu, w większości konceptem. Jest ono oczywiście funkcjonujące i, i wykorzystujemy tą technologię, natomiast no w dalszym ciągu to nie jest to, co chcielibyśmy osiągnąć jako, jako ta społeczność. W praktyce. W praktyce dało tak naprawdę, tak jak wskazałem na prezentacji, ma serce organizacji non-profit. Mózg, jakby organizacji, która, gdzie ludzie kooperują ze sobą, i właściwie ciało korporacji. I to jest piękna definicja, natomiast, no, tak jak wspomniałem, nie jest jeszcze tak w pełni realizowana, jak wszyscy byśmy tego chcieli. Jest strona Orgs, na której są wypisane największe DAO. No i większość z nich skupia się na zdecentralizowanych finansach, na tym dziale DEFI. Natomiast te kolejne użycia, o których chciałem powiedzieć, czyli na przykład edukacja, no dopiero, dopiero się rozwijają. Pozwoliłem sobie też pokazać Snapshot.org. Jest to mm, pozwala ten program na to, aby dało funkcjonowało w praktyce. To znaczy, aby dało można było uznać za zdecentralizowaną organizację, no to jej członkowie wspólnie, kolektywnie podejmują działania i też głosują nad tym co będzie realizowane. No i Snapshot jest narzędziem, które umożliwia nam po prostu zagłosowanie na różne propozale, które w ramach tego DAO są proponowane. Podobnie DevWork xyz jest stroną, na której prezentujemy w ramach DAO osoby, które są chętne do tego, żeby Zarządzać nim, prezentują zadania do wykonania, i w tym przypadku deweloperzy podejmują się zadań, aby je zrealizować. Z kolejnych rzeczy, no chciałem troszkę nakreślić Państwu właściwie, jak DAO może być powiązane z edukacją. I zaprezentowałem na poniższym slajdzie ścieżkę edukacyjną, jaka wygląda w Niemczech. W Niemczech jest trochę inaczej niż w Polsce, to znaczy młoda osoba, która uczęszcza do szkoły, już praktycznie w wieku 10 lat musi zdecydować, czy idzie do szkoły głównej, realnej, czy do ogólnokształcącej. Innymi słowy, czy idzie do zawodówki, technikum, czy liceum. No i musi o tym zdecydować właściwie w wieku 10 lat, co mi się wydaje przynajmniej bardzo młodym wiekiem. Za chwilę przejdę, dlaczego o tym wspominam, ale zanim to pokażę, jakie jest porównanie jakby edukacji w, w USA i Niemczech. Bo właściwie należy wspomnieć o tym, że ten nasz system edukacyjny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, no, całkowicie inaczej wygląda na świecie. I tak jak dla przykładu w USA. No, większość osób, które jest w tym systemie, że tak no, nie ma takiego wyboru, jak na przykład jest w Niemczech w wieku 10 lat. To znaczy, ten wybór jest realizowany właściwie bardziej przez rodziców niż przez państwo. W Niemczech, podobnie jest zresztą jak w Polsce, nie jest praktycznie w ogóle rozwinięty homeschooling, czyli nauczanie dzieci z domu. W Stanach, w zależności od stanu i właściwie w zależności też od. Od, od roku, bo nie ukrywam, że pandemia miała ogromny wpływ na to, jest tak, że homeschooling na Florydzie to, to, to homeschooling to po prostu nauczanie dzieci w domu, czy to przez rodziców, czy przez jakby za, zaaranżowanych przez nich korepetytorów. I na Florydzie sięga to 18%. W Kalifornii jest to około 8%, w Teksasie 12%, w Illinois, czyli tam, gdzie jest Chicago, najwięcej. Polaków jest to około 5%. I wspominam o tych statystykach głównie dlatego, że gdyby ktoś wpadł na genialny pomysł stworzenia zdecentralizowanej organizacji, która byłaby po prostu uniwersytetem, no to w Stanach byłaby niesamowita przestrzeń do tego: 12%, 8% czy nawet 5% studentów, którzy znajdują się w danym stanie i są chętni do nauczania z domu, są bardzo dużym marketem, że tak powiem, dla, dla organizacji edukacyjnej, po to, żeby móc tą wiedzę, wiedzę szerzyć. Jeśli chodzi o Polskę, no to w Polsce ten system edukacyjny jest nam znany. Mamy najpierw żłobek, przedszkole, szkołę podstawową, no jeszcze do niedawna były to również gimnazja. i dopiero w wieku 15 lat wybieramy, czy, jest to, czy idziemy do liceum, technikum, czy szkoły branżowej, tak zwanej zawodówki. No, i różnica pomiędzy tymi systemami jest taka, że praktycznie mamy w Polsce 5 lat różnicy od względem dzieci z Niemiec, jeśli chodzi o moment, w którym decydujemy o to, jak nasza ścieżka edukacyjna będzie, będzie wyglądała. Z rzeczy, o których jeszcze chciałem wspomnieć, to jest przede wszystkim to, że. Znalazłem statystyki, w ramach których ja byłem święcie przekonany, że większość osób w Polsce idzie do liceów, natomiast ta statystyka nieco już nam się zmieniła i jest to tylko 45%. 45% młodzieży wybiera licea względem 55%, które wybierają technika czy szkoły branżowe. Więc trochę ten kierunek tego, że jesteśmy przyzwyczajeni, takie mam wrażenie oczywiście. Do tego, że ta ścieżka edukacyjna w dużej mierze polegała na tym, że idzie się na studia i realizuje ten program, no w tym momencie trochę zmieniamy na to, aby jednak wrócić do, do tego, co było kilkanaście lat temu i skupić się na, na zawodach, które są wyuczone. Tak, jak było wspomniane, właściwie nawet podczas wczorajszej prezentacji jest program EPSI. Pan Piotr Rudkowski wspomniał, że 35 uczelni z Europy bierze udział w tym, aby wprowadzić certyfikaty, a właściwie dyplomy uczelni na blockchain. I w ramach tego uczelnie będą wydawały certyfikat tego, że Ktoś ukończył studia na blockchainie, co z jednej strony jest fantastyczną rzeczą, no bo będzie można udowodnić pracodawcy, że faktycznie skończyło się jakiś poziom edukacji, no i to jest ten próg, z którego będziemy startować. Z drugiej jednak strony, no pozwoli to z drugiej strony pozwoli to trochę na to, aby ten próg wejścia zmodyfikować. Przepraszam, troszkę się stresuję, dlatego też te, te małe zacięcia u mnie są z tym spowodowane. Jeśli chodzi o, o to, jak łączy się DAO i edukacja, no to za chwilę przejdę do przykładów tego, jak już DAO edukacyjne funkcjonują. Natomiast w dużej mierze połączenie edukacji i DAO może opierać się o to, że to właściwie nauczyciele, i profesorowie będą decydować, osiągać tak zwany w blockchainie konsensus o tym, jaki, jak wygląda skład, skład Table of Content po prostu naszego nauczania, jakie cele edukacyjne będą realizowane i to jest demokratyczna forma zaprezentowania jakby edukacji. To znaczy blockchain może umożliwić to i DAO, że to, co w nim jest najpiękniejsze, ten cross border. To znaczy, że no nie możemy, każdy może właściwie dołączyć, znając język angielski, do dowolnego DAO i, i właściwie realizować w nim zadania. Natomiast no tutaj w tym przypadku możemy przenieść to trochę na polskie realia i nauczyciele będą mogli demokratycznie, decydować o tym, czego uczą się ich dzieci, być może nauczyciele również. W Polsce, tak jak zresztą ktoś pisze na czasie, jest to jeszcze utopia. Bardziej myśli się o tym w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce również istnieją już małe inicjatywy, które dążą do tego kierunku. Są już pewne pilotaże. Na przykład P2P University jest realizowany w kilku bibliotekach w Polsce: w Kłodawie, Puszczykowie, Głogowie i Jezioranach, między innymi. Są to mniejsze miejscowości, gdzie bibliotekarze wyszli z inicjatywą tego, aby zrobić takie kółka nauczania. Nie są one jeszcze realizowane na blockchainie, natomiast cała inicjatywa jest na tyle jawna, na tyle. Przejrzysta, że przeniesienie jej na blockchain nie stanowi dużej bariery. Z innych przykładów, w których blockchain i edukacja się łączą, no to też wspomniano oczywiście wczoraj: dyplomy i certyfikaty wydawane na blockchainie, tak aby, tak powiem, było jawny dowód tego, że ktoś to uczelnię skończył. Z innych rzeczy są to odznaki za osiągnięcia. Na Ethereum jest stworzony proof of attendance protocol, który nagradza nas za uczestnictwo w jakimś wydarzeniu związanym z blockchainem i możemy potem komuś udowodnić, że faktycznie tam byliśmy. Możliwe też do zrealizowania są oczywiście rejestry uczniów i to, co jest najważniejsze w mojej opinii, to możliwość dostępu do edukacji. Czy ktoś pochodzi z Suwałk, czy, czy, pod, czy z Lubelszczyzny, czy też spod Szczecina, no będzie miał możliwość do, do dostępu do takiej grupy studentów, która wspólnie chce edukować się w danym temacie. No i tutaj trochę przechodzę do tego, że staramy się jako zdecentralizowani zrealizować pilotaż w ramach którego wejdziemy z edukacją blockchainu dla młodzieży do szkół. Z tego względu, że duża część osób, która jest w tym naszym społeczeństwie blockchainowym, zwłaszcza tych młodszych no weszła do niego zresztą podobnie jak ja, przez kryptowaluty, NFT, zafascynowana tą nową rewolucją, która, która wchodzi. Natomiast dopiero później, gdy się wejdzie w ten tak zwany rabbit hole, no zaczynamy zauważać, że, że to jest tylko ta wierzchnia warstwa, a tak naprawdę ta technologia może o wiele więcej. I dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, aby edukować w szkołach. I trochę też oczywiście jak KNF ostrzegać o tych zagrożeniach, które w tym kryptospaceie w tym czy NFT space występują. Przykłady projektów edukacyjnych, między innymi jest to wspomniane przeze mnie P2P University, on nie jest na blockchainie, powtarzam, pomimo że nazwa fantastycznie pasuje do tej inicjatywy, to nie jest to jeszcze blockchainowa inicjatywa. Ale istnieją już blockchainowe alternatywy, czy też odpowiedniki, takie jak na przykład EduDaO. Większość z nich jeszcze się rozwija, i dopiero jakby startujemy z tym trendem, bo tak jak wspomniałem, być może na początku, no, zaczynaliśmy od NFT, od DeFi, od memcoinów. Każdy kojarzy takie buzzwordy. No i wydaje mi się, że DAO może stać się jednym z nich, zwłaszcza patrząc potem, że coraz więcej organizacji również w Polsce myśli o tym, aby takie DAO pomimo tych występujących barier założyć. Tak jak też wspomniałem, zdecentralizowani, właściwie naszym głównym motorem jest to, aby Pchnąć tę kryptoadopcję yy, i blockchain-adopcję właściwie yy, w Polsce do przodu poprzez edukację. Yy. W przeszłości byłem na kilku panelach dotyczących blockchainu. Między innymi tutaj z kolegami rozmawialiśmy o panelach na Impact 22 i tam były prezentowane panele o NFT, o crypto cities, bardzo głośne hasła i tam było bardzo dużo osób. Natomiast na panel, który dotyczył cyberbezpieczeństwa i edukacji odnośnie kryptowalut, no łącznie ze mną przyszło tylko pięć osób. Na pozostałych było znacznie więcej. No i niestety jest trochę tak, że nie jesteśmy zainteresowani tym, aby szerzyć tę edukację. Jest ona oczywiście potrzebna. Każdy ma świadomość, że no należy ten kierunek rozwijać. Ale no nie zawsze są chęci i siły do tego, aby po prostu to robić. Dlatego my, jako zdecentralizowani, wierzymy w takie działania oddolne i regionalnie staramy się wspierać to, aby te inicjatywy w Polsce po prostu rosły. Szkoły społeczne i szkoły prywatne w dużej mierze chętnie słyszą o tej naszej inicjatywie. Ze szkołami publicznymi no jest niestety mały problem, ale myślę, że być może w najbliższym czasie się to zmieni. Chcemy osiągnąć trochę ten cel edukacyjny poprzez to, w jaki sposób prezentujemy treści dla młodzieży. Bo najprostszym przykładem, który zazwyczaj podaję jest portfel kryptowalut, bo większość osób kojarzy go ze zwykłym portfelem. Natomiast tak jak tutaj jest pokazane na przykładzie zrzutu z książki, właściwie należałoby go porównać do klamki z kodem, która umożliwia nam dostęp do. Do blockchainu, no bo to tam przechowywane są nasze monety, a nie, a nie na portfelu. I takimi ideami, że tak powiem, chcielibyśmy się dzielić z młodzieżą. Wracając jeszcze do DAO, chciałem wspomnieć o kilku rzeczach. Przede wszystkim jest problem taki, że legislatorzy trochę nie są gotowi na to, aby, aby DAO funkcjonowało w Polsce. Jest jeden stan w Stanach Zjednoczonych, Wyoming, w którym przeszło prawo, które umożliwia założenie zdecentralizowanej organizacji i funkcjonowanie w ramach niej. Oczywiście pojawiają się różne kwestie podatkowe tego, kto ma być zarejestrowany jako ta główna osoba, bo tak jak wspomniałem na początku, dodało może dołączyć praktycznie każdy, no i w każdym momencie może się również wypisać. Co do zasady, w większości DAO jest tak, że aby do niego dołączyć, należy zakupić na przykład NFT. I za pomocą portfela, na którym mamy przypisany ten NFT, możemy się dostać do tej przestrzeni, gdzie DAO, są, gdzie DAO funkcjonuje. Piękną wypowiedzią, którą zawsze powtarzam, jest wypowiedź Patryka McHenry, który w grudniu bodajże zeszłego roku, w 2021. Wspomniał na samym początku był taki hearing kongresu między właścicielami giełd scentralizowanych kryptowalut, a kongresem. I on na samym początku powiedział, że właściwie oni są praktycznie gotowi do tego, żeby już mają na tyle przygotowane te przepisy, żeby je wdrożyć w życie. Natomiast wstrzymuje ich jedna rzecz. I podał jako przykład historię z XVIII wieku, gdzie podczas rozwoju samochodów, i tego i zmotoryzowania społeczności przeszło prawo, w ramach którego auto miało być prowadzone przez trzy osoby. Jedną do kierowania siedzenia po prostu za kierownicą, drugą do sygnalizowania skrętu. Czyli po prostu bycia żywym kierunkowskazem, i trzecią, która będzie odpowiedzialna za nalewanie paliwa. No bo to jest przecież substancja niebywale niebezpieczna, i ktoś bez uprawnień nie powinien się taką czynnością zajmować. No i niestety rzeczywistość to prawo zweryfikowało już po kilku latach, gdy Ford wszedł z masową produkcją. Ale yy, nawiązuje do tego, dlatego że yy, wspomniany kongresmen powiedział, że trochę jest tak z przestrzenią krypto, że gdyby oni teraz chcieli yy, na całym świecie równo wprowadzić przepisy, to oczywiście no, jest trudne do zrealizowania, ale gdyby była taka yy, wola, no to byliby w stanie to zrobić, ale w ten sposób uważa, że zabity by został ten trochę duch innowacji i tego, że nie wiemy w jakim kierunku to podąża. Więc yy, nawiązując troszkę do tematu prezentacji. I tak jak wspomniałem, no ta edukacja krypto, edukacja blockchainu w Polsce dopiero raczkuje. No to trochę jest też tak, że dzięki temu, że zaczynamy trochę później względem całego świata, no to mamy też szansę wejść trochę z inicjatywami, które szybciej możemy zrealizować niż, niż cała reszta. Nie wiem, ile jeszcze czasu mi zostało? Dwie minutki. Super. To w takim razie wróciłbym jeszcze do samego początku, bo przez ten mój stres wydaje mi się, że mogłem trochę niedokładnie wytłumaczyć, czym jest DAO. Bo w istocie DAO miało być właśnie tą organizacją turkusową, w której nie ma żadnej hierarchii i tak jak wspomniałem jest problem tego, że no zawsze taka idea musi jednak wykiełkować przez osoby, które, że tak powiem, zcentralizowanie to zrealizują. No i w tym przypadku w większości DAO z moich doświadczeń jest tak, że na początku owszem, ta idea jest realizowana przez jednego, dwóch, trzech founderów, natomiast w, w ramach rozrastania się tej organizacji, no, dociągane są kolejne osoby, które są chętne zazwyczaj na początku nawet do pracy nieodpłatnej w zamian za to, że DAO dzieli się z nimi governance tokenami, czyli tokenami, za, którymi, za pomocą których mogą głosować i mieć ten aktywny głos w tym, w jakim kierunku ta organizacja podąża. Świetnym przykładem DAO z, z mojej perspektywy jest tutaj wymieniony nieco niżej Gitcoin. Jest to inicjatywa, którą mocno swojego czasu wspierał Witalik Buterin i w ramach niej głosujemy modelem quadratic funding na tym, który projekt będzie realizowany w, w, w ramach DAO. To właściwie wszystko, co, co chciałem dzisiaj e, Państwu przekazać. Zachęcam do e, zasubskrybowania newslettera u nas na e, Zdecentralizowanych, gdzie dzielimy się raz w miesiącu takim pigułką tego, co się stało e, w świecie blockchainu. E, no i przestrzeni, przestrzeni dało. Dziękuję bardzo.